Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Witamy w Lordran, kraju panów. Tak więc porozmawiajmy o duszach. Dusza jest duszes, pokazane w prawym dolnym rogu. Jest to główna waluta w grze. Za nie kupujemy, level upujemy, ulepszamy bronie. No one są praktycznie wszystkim. Jeszcze oczywiście możemy zginąć. W momencie śmierci, zginięcia, tracimy wszystkie dusze i musimy po nie wrócić w miejsce, gdzie zginęliśmy. Jeżeli podniesiemy te dusze, to odzyskujemy oczywiście wszystko z powrotem, ale jeżeli zginiemy po drodze do naszych dusz, tracimy wszystko, to tam było na zawsze. Dobrze. Podnieśmy sobie poziom. Czy to mi się teraz opłaca, czy to mi się teraz nie opłaca? Nie, nie opłaca mi się. Potrzebuję podnieść endurance, żebyśmy mogli nosić cięższą zbroję. I jak na razie chyba nie potrzebujemy nic więcej. Nie, po prostu nie możemy nic więcej zrobić. Jeszcze możemy przypisywać magię do siebie. Jedyną naszą magią mamy jednego slota właśnie. Attunement daje nam więcej slotów, co dwa daje nam dodatkowego slota. I jak na razie mamy tylko jeden slot. Jeden slot jest użyty jako właśnie leczenie. Dobra, to możemy na razie odejść od ogniska. I jak wiecie, rycerzyk nam powiedział przypowieść, to właściwie nie było przypowieść, przepowiednia była, że musimy wyruszyć na pielgrzymkę do Lordran i zadzwonić dzwonem i wtedy okaże się przeznaczenie nieumarłych, coś takiego, nie? Ale porozmawiajmy z tym panem, zobaczymy co on nam powie. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Tak. Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Ta, bardzo śmieszne. Ogólnie są dwa dzwony. Jeden gdzieś u góry, a drugi gdzieś na dole. No dobra, spoko. A to może przy okazji jeszcze omówię, co to jest człowieczeństwo. O, użyjemy duszy. Może być... Nie, nie będziemy mogli podnieść poziomu. Nie siadaj przy tym ognisku. Człowieczeństwo. I jest to też bardzo ciekawa rzecz w tej grze. W sumie ciężko bardzo ją wyjaśnić fabularnie, ale jeżeli ją użyjemy, to w lewym górnym rogu pokazuje nam się numerek 1, że mamy jedno człowieczeństwo na sobie. I dzięki temu możemy odwrócić pustkę, czyli stać się z powrotem człowiekiem. No, i od razu pięknie wyglądamy.
W momencie, kiedy jesteśmy człowiekiem, inni gracze mogą nawiedzić nasz świat, żeby nas zabić i otrzymać człowieczeństwo. O, w tym trupie było 3 człowieczeństwa. Może się przydać w przyszłości. Co my tutaj mamy? Piękne ruinki. I tutaj siedzi ptaszydło, które nas przyniosło. Cudowne, nie? Dobra, tam nie idziemy. Tam na razie są trudni przeciwnicy, których nie damy rady pokonać. Ale możemy pogadać z tym panem. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. No spoko, ale nie, ja będę cię dalej męczył. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Dostaliśmy miedzianą monetę. Oh my. Totalnie bezużyteczną. You again. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Very well. Then first, a covenant with the gods. Now let me... Only their ultimate effectiveness will be determined by your efforts and your faith. Dobra, nauczymy się od niego gestu na razie. Okej, na razie go zostawiam. Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Jak widać, już przynależy do tego kowenanta, nie wiedziałem w sumie, ale wybierając kleryka mogłem się domyślić. To jest przymierze, niestety to przymierze nam nic nie daje, jest jeszcze 8 innych przymierzy, które nam dają pewne bonusy, jeżeli podniesiemy się w randze w tamtym przymierzu. Ten pan handluje cudami. My już mamy cud, no, na razie nie mamy duszy, żeby cokolwiek kupić. I on handluje cudami. Na co się nastawiamy? Będziemy mieli dużo, dużo fejfa, czyli wiary, ale celujemy w coś dużo ciekawszego. Dobra, pozbieramy tutaj, w tej lokacji, różne rzeczy. O, wszędzie po lokacjach są rozrzucone właśnie takie ciała z różnymi rzeczami. Albo z duszami, albo z jakimiś ciekawymi przedmiotami. No jest parę sekretów, czyli pierwszy. Lądujemy sobie tutaj i mamy 2 aż 3 skrzynie do splądrowania. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Cracked Red Eye Orb. Dzięki temu przynajmniej możemy nawiedzać światy innych graczy. Nie musimy być człowiekiem, żeby to zrobić, możemy być puści właśnie, żeby otrzymać człowieczeństwo od nich. Otrzymać. Zabrać. O, Homeward Bone. Homeward Bone umożliwia nam powrócenie do ogniska, przy którym ostatnio odpoczywaliśmy bez utraty niczego. Co jest bardzo użyteczne przy bossach. Czy po zabiciu bossów. O, jeszcze jedna skrzynia. Co tu jest? Lloyd's Talisman. A, to nigdy tego nie używałem. Nie jest to... Dobra, ja tych panów nie chcę znać, więc sobie stąd pójdziemy. O, ale tutaj wejdziemy do góry, pod naszego kruka. Obejdziemy to, tutaj. Słyszę jakieś kroki za sobą. Ojej. Może być niesmacznie. No dobra, spróbujemy. On jest trochę mocny, jak na nasz poziom, jak na razie. Oj, mocny jest. Tłucz go. Na szczęście się cwaniak rozpada. No, zabij go. To będzie kiepsko. No. Fuh. Zestresowałem się. Zejdziemy na dół. A, sprawdźmy, czy ten Morgenstern nie jest lepszy od naszej macki.
O, ale wywołuje krwawienie. Hem, 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 hem. Nie, myślę, że to tego jednak nie będziemy używać. Właśnie, talizman. Zobaczmy, czym one się właściwie różnią. O! O! Ciekawe. Dobra, będziemy używać dalej tego. Bo jest jednak lepszy. Daje większego bonusa od wiary. I wyruszymy w tę stronę, która jest na razie dobrą stroną, w którą powinniśmy iść, żeby spotkać przeciwników na naszym poziomie. No chodź, chodź, o. Sru. Ha. I jeszcze raz. Dobra jest ta macka. No. Tam jest taki pan u góry. Pan rzuca. A tam jest taki pan na dole. I pan czeka. No dobra. Nie dając się zapalić, wywabmy go stamtąd. No chodź tu, chodź tu. I marzę swoje. No, nie miałeś go kopać. Jezu. Nie, 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 nie tak. Tak miało być. O! No dobra, czas się was pozbyć, dżentelmeni. A masz. Teraz jeszcze jeden pan zejdzie nam ze schodów pewnie. Nie, czekasz, do niego podejdziemy. No chodź, no chodź. Nie, 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 nie. O Jezu. Tylko, że stamtąd. O, chciałem go kopnąć i zrzucić. Z tego co pamiętam, tam jeszcze leżał przedmiot, nie? O, leży. No dobra, czas to wziąć. O, też mamy duszę. Ale może jednak się uleczymy dla pewności. No i ślicznie. Idziemy do góry po schodkach. O, kolejny przedmiot. Znowu dusza. Stamtąd nie chciałbym spaść. O, pan szczurek. Co pan tutaj robi? Przyznam, że był trochę za duży jak na standardowego szczura, więc chyba trzeba było go zabić. Ja bym też takiego... No. Kolejne schody, kolejne schody. O, jesteśmy w mieście nieumarłych. Undeadburgu. Oj, znowu z daleko. I krytyk od tyłu. No, dobrze ci te. O! Czemu pan tu będzie rzucał w ziemię? Panie, panie! Nie ze mną te numery. Ała. Ała. A masz. Prosto w krzyż. O, ale przynajmniej dostaliśmy to, czym rzucał. Bardzo przydatna sprawa, firebomb. O, coś tam jest. Coś tu jest. Zejdźmy tam na dół. Piękny silnik fizyczny. Hm, znowu dusza. Hm? Coś tutaj jest. Jest. Więcej dusz, więcej dusz. Mniam, mniam. No dobra, chodźmy. Łohoho. Spadaj pan stąd, spadaj pan stąd. Oła. Masę golne na odwagę. No, cieniasy z was, panowie, cieniasy. O, tu jest coś. Cóż to może być? Śmieci. Cudownie. Jeszcze wpadliśmy w pułapkę. No, no chodźcie, chodźcie. Ła.
Nie. Tak nie może być. A jeszcze możemy łapać broń oburącz. Zobaczmy, czy panu będzie smakowało oburącz. Smakuje. I ostatniego pana też. Oła. Mam się też trochę oberwało. Co to są te śmieci? Gdzie one są? Bez wartości. Zobaczmy opis. Kto by to w ogóle podnosił i nosił przy sobie? Dokładnie. O, tu coś jeszcze jest. Niech zgadnę, więcej dusz. A, człowieczeństwo. Cóż za odmiana. Zejdźmy tutaj i... Słyszę kroki. Tak, pan tutaj się do mnie skrada. Już się nie skrada. I tutaj mamy jakąś mgłę. Co to może być? O! Więcej dusz! Przy ognisku żyjemy, zjemy wszystko i zobaczymy, ile możemy awansować. No nie, kto zniszczył przejście? No nic, w tę stronę nie pójdziemy. Co to jest? Cóż, ważne, że sobie poleciał. Ja jestem za. Ohohoho, co tu się dzieje? Ała. Dobra, jest na razie w porządku. Turlaj się. I hopsa. Nie trafił. A właśnie, idę tutaj, bo tu jest fajny przedmiot. Tak, zaraz ją sobie wymienimy, bo jest lepsza. Dobra, tego pana też. Poczęstować macką. To się nie skończyło tak super dobrze. O, i tutaj mamy kolejne ognisko. Rozpalimy je. Jeszcze człowieczeństwo, użyjemy jednego, służy do tego, aby rozniecać ogień. Bo jak rozniecimy ogień, możemy dostać więcej butelek z ogniska. Więc tak jak normalnie bazowo mieliśmy 5, tak teraz mamy aż 10 butelek Estusa. Co jest bardzo przydatne.